Was bardzo, bardzo serdecznie po dość długiej przerwie, ale niekiedy w życiu jest siła wyższa i myślę, że mi to wybaczycie, więc pozdrawiam Was na początek bardzo, bardzo miło, bardzo serdecznie, bardzo cieplutko, wiosennie, ponieważ jest luty, w lutym mamy wiosnę tego roku. Jest przepięknie, co prawda nie ma dużo słońca, ale no wczoraj u nas było dużo słońca, dzisiaj nie, ale jest ciepło, więc nie ma co, absolutnie nie ma co narzekać na pogodę tego roku, tego lutego, tak? Ja myślę, że już zima nie wróci, tak, kysz a kysz, bo ja nie cierpię zimy. W każdym razie, ponieważ zbliża się wiosna, no to będziemy zrzucać te grube płaszcze, grube swetry, takie szersze wszystko i okaże się, że jednak te parę kilo przybyło i no i nie bardzo tak wskoczyć w letni płaszczyk, czy w takie fajne dżinsy, czy może w taką dość wąską spódniczkę, to nie będzie dobrze wyglądać, ale tu nie chodzi tylko o wygląd, tylko o zdrowie i o kondycję. I wiąże się to też naturalnie z zdrowie wiąże się z długowiecznością, bo jeżeli ktoś jest zdrowy, to jest też długowieczny. O tym Wam, to będzie taka moja mała seria. Przygotowałam sobie kilka takich filmów, kilka tematów. Natomiast dzisiaj chciałam Wam taką zajawkę dać właśnie o długowieczności i powiedzieć Wam coś takiego bardzo dziwnego, o czym przeczytałam niedawno. Zdziwicie się na pewno, bo ja sama się zdziwiłam, ale najpierw poproszę Was, jeśli moi mili, o lajki, o komentowanie przede wszystkim, o pokazywanie radości, że jestem, że tu się widzimy i o udostępnianie. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, zanim przejdę do tego tematu, króciutko powiem Wam, co jest dla mnie bardzo ważne, dlaczego mnie tak w sumie długo nie było, dlatego że koncentruję się teraz na pisaniu e-booków i właśnie jeden z tych e-booków wiąże się też z wiosną. Podlinkuję ten e-book pod filmem. Jeśli będziecie chcieli go nabyć, to bardzo będę się cieszyć. Jest to zbiór moich takich opowiadań, głównie o tej najpiękniejszej, czyli o miłości. Miłości, która jest, która nigdy nie przemija, która się nie kończy. O tym, że niekiedy, moi drodzy, szary poranek, taki smutny, może stać się początkiem pięknej, ekscytującej przygody w życiu. I między innymi właśnie jedno z opowiadań jest o tym. Ale są też inne interesujące, moje, nie tylko miłości, moje też takie rozważania, takie rozważania po prostu, takie krótkie tekściki, bardzo, bardzo polecam, bardzo sympatyczne. Kolejne e-booki będą, także zostańcie. Będę odsyłać, proszę, odsyłam Was, proszę, na stronę mojego bloga, na którym będzie budowany osobny dział e-booków, więc tam Was, kochani, odsyłam, pomijając to, że jest tam na blogu też wiele wspaniałych tekstów, które w tej chwili uzupełniam, także ja bardzo, bardzo zarobiona byłam i jestem i polecam się Wam, także pod filmem jest link do mojego tego właśnie e-booka o miłości, o tej Panny Niepięknej, którą każdy z nas chciałby przeżyć, a jeśli nie przeżył, to każdemu należy tego życzyć, tym bardziej, że zbliża się wiosna. No więc teraz słuchajcie, oczywiście zapraszam Was też do subskrypcji, tak, to wiadoma sprawa. Jeśli ktoś chciałby postawić mi kawę, to bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Link też jest pod filmem, jest też na moim blogu link. Jeśli ktoś chciałby mnie wesprzeć w jakikolwiek sposób, właśnie stawiając mi taką dobrą kawkę, to będę bardzo się cieszyć. Słuchajcie, kochani, to teraz przejdziemy ad rem do rzeczy, jak to ja lubię mówić, i zbliża się ta wiosna, no i my chcemy wyglądać ładnie, chcemy być zdrowi, to tak od razu nie pójdzie, tak? Ale bo na zdrowie trzeba pracować, słuchajcie, jeżeli zdrowie traci się latami, to też latami trzeba na nie, to trzeba, może nie latami, ale trzeba trochę czasu, żeby o to zdrowie z powrotem przyszło do nas. Więc wygląda to w ten sposób, że że tak sobie trochę tak nawijam, takie dywagacje, ale ja po prostu lubię tak, także jak komuś się nie podoba, to sobie uciekajcie, a jak Wam to nie przeszkadza, to tutaj sobie zostajcie. W każdym razie,
wyobraźcie sobie, że w swoim czasie w Indiach zrobiono badanie, taki eksperyment na 120 żebrakach indyjskich. Takich żebrakach, którzy mieszkają na ulicy, tam jest mnóstwo tego, tych ludzi biednych. I przebadano też, przebadano im zdrowie i też jamę ustną. Głównie to było takie badania stomatologiczne. Porównano z grupą kontrolną studentów z bardzo dobrze sytuowanych rodzin na Uniwersytecie w Kalifornii. I coś się okazało, że tam było też 120 studentów i 120 żebraków indyjskich. Wyobraźcie sobie, że wśród tych indyjskich biednych ludzi, tych żebraków, były tylko dwie osoby, było dwóch ich z ubytkami w jamie ustnej, czyli w ogóle z karies, znaczy z próchnicą, tak? Natomiast jeśli chodzi o studentów tych z bardzo dobrych rodzin sytuowanych, bardzo dobrze nakarmionych, sytych, takich dobrze się mających, co drugi miał próchnicę. I cóż, do jakich wniosków dochodzimy, moi drodzy? Dochodzimy do wniosków takich, że to znaczy doszli do wniosku naukowcy, że właśnie ci, na czym polegała tajemnica tych żebraków? Oczywiście, gdyby ci biedni ludzie, ci żebracy byli, no nie, zaraz, jeszcze inaczej, oni byli po prostu niedożywieni, tylko niedojedzeni, no jak gdyby mieli mało pożywienia dostawali, tak? Natomiast ci studenci byli przedstawicielami nas wszystkich, ludzi żyjących w super sytych społeczeństwach, bez głodu, bez niedojadania, społeczeństw z fast foodami, z hot dogami i tak dalej. Swoją drogą były też przeprowadzone badania w Ameryce, że dziecko, które je właśnie fast foody chociaż raz w tygodniu i hot dogi i tak dalej, te wszystkie takie burgery, ma zwiększone ryzyko zapadalności na raka mózgu, wyobraźcie sobie, tak. Ale to tak nawiasem mówiąc, może zrobię inny film na ten temat, bo dużo bardzo czytałam właśnie. W każdym razie ci studenci byli przejedzeni, oni po prostu byli przejedzeni, ale byli jednocześnie niedożywieni, bo przyjmowali pokarm, który ich nie dożywiał, nie miał żadnych wartości odżywczych, dlatego mieli właśnie próchnicę, dlatego mieli słabe zęby i jedli bardzo, bardzo dużo. Natomiast ci żebracy jedli mało, no bo z natury rzeczy no, nie mogli dużo jeść. I teraz tak, ci naukowcy dopowiedzieli na końcu, że gdyby ci żebracy jeszcze w tej ilości małej, w tej małej ilości pożywienia, które dostawali, gdyby w tym było jeszcze pożywienie pełnowartościowe, odżywcze, to byliby super zdrowi. No niestety oni jedli co popadło, tak? Co dostawali, co wyżebrali, więc nie było to takie różowe. Ale natomiast ci studenci bogaci, oni jedli tylko to, co jest, nieco co jest zdrowe, tak? Tylko to przetworzone jedzenie, ten przetworzony śmieć. Swoją drogą, wyobraźcie sobie, ja przeczytałam, że hot dogi, resztki hot dogów i właśnie burgerów na wysypiskach śmieci są chowane bardzo, bardzo głęboko, bo one się rozkładają i nie wiem, kilkadziesiąt lat, także wyobraźcie sobie, jaka to jest trucizna, tak? No i teraz tak, jeżeli spojrzycie na to z tej strony, to będziecie wiedzieć, że, czy my będziemy wiedzieć, bo ja siebie też do tego zaliczam, ja się wciąż uczę, że właśnie niedojadanie, tak? Jest kluczem do długiego i zdrowego życia. Nie chodzi o to, żeby chodzić głodnym, tak? Tylko oczywiście post jest też idealny, jest absolutnie wspaniały, tym bardziej, że post się teraz zaczyna, więc można to wszystko sobie ładnie powiązać. Ja poszczę jeden dzień w tygodniu i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. Jeden dzień w tygodniu. Jutro właśnie będę miała taki dzień, poniedziałek, który będzie tylko na takim, spędzę go na parze z igieł sosnowych, będę piła, bardzo, bardzo to lubię, po prostu urywam gałązki na sośnie i ja je gotuję 10 minut z goździkami,
i z imbirem i to piję. Po prostu taki wielki gar sobie na cały dzień robię i sobie to piję. No i wodę i jeszcze jakieś herbatki ziołowe, ale powiem szczerze, nawet nie muszę teraz tych herbatek kupować, bo mam te igły sosnowe za darmo. Polecam bardzo serdecznie. Więc konkludując, tak, ci, którzy nie dojadają, ale jednocześnie mają pokarm, mają to pożywienie wysoko odżywcze, wartościowe, żyją dłużej i żyją zdrowiej. O tym świadczą też przykłady z życia, kochani, mieszkańców niebieskich stref, o których ja robiłam całą serię w swoim czasie, jeszcze wtedy, kiedy na YouTubie w ogóle nikt o tym nie mówił. Teraz niebieskie strefy są bardzo modne, ale ja robiłam to chyba ze 3 lata temu, więc odsyłam Was do tej playlisty, będzie ona podlinkowana, no na końcu się pojawi. Odeślę Was do tego. No i kochani, tak właśnie żyją. To jest właśnie ta stara zasada na jednej z niebieskich stref na Okinawie, mówiąca, że 80% zjedz i nie wstawaj nigdy do pełna najedzone, a my jemy jak szaleni. Tak nasi przodkowie nie mieli tak wciąż tego jedzenia pod ręką. Oni musieli się w bardzo, bardzo dawnych czasach musieli polować na to, nazbierać, polować i tak dalej. Dopiero jak mieli, to jedli. Ale już w późniejszych czasach też na przednówku głodowano. Przecież zbierano na przykład wówczas pożywieniem takim, które ratowało w ogóle ludzi na przednówku, na wsiach, jak ludzie byli głodni, to na przykład był podagrycznik. Też odsyłam Was do mojego filmu o podagryczniku. Bardzo stary film, ale bardzo, bardzo sympatyczny. Ja tam zbieram ten podagrycznik. Także on, tym się ratowano, tak? I bardzo często ludzie nie dojadali i mimo wszystko przetrwaliśmy jako gatunek i to jest klucz. Gdybyśmy od początku, ja sobie tak myślę, że gdybyśmy od początku, kochani, jedli tak jak dzisiaj jemy, to nasze przetworzone śmieci, ten złom, bo to nie jest jedzenie, to nie przetrwalibyśmy jako gatunek. Nie. To byśmy wykinęli, to po prostu mowy by nie było. Ciało musi się zresetować, musi się odżywić, kiedy jest post, dlatego są te posty przerywane. Mnóstwo jest w tej chwili filmów o postach przerywanych. Ja też film o tym zrobiłam, to tutaj jest, on jest u mnie, można sobie odnaleźć. Nie będę tutaj duplikować tego, więc tak czy owak, raz w tygodniu, post przerywany, jakieś kilka dni takiego naprawdę oczyszczenia w postaci głodówki, jeśli ktoś lubi. No, także mówię Wam, kochani, warto, żeby zrzucić te kilka kilogramów, jednocześnie zyskać zdrowie, bo jeżeli właśnie zrzucamy z siebie tę wagę, jesteśmy zdrowsi i jesteśmy pełni, mamy więcej sił, a to o to chodzi, jak teraz zbliżamy się na wiosnę. Zresztą generalnie teraz już będziemy zbliżać takie przesilenie, ludzie będą czuli się słabsi w tym okresie. Ja też przygotowuję film o tym, jak, co w tym okresie jeść, żeby się wzmocnić. Jest też bardzo ważne, bo po zimie, po tych wszystkich tłustych, wiecie, bigosach, żeberkach, tym wszystkim, ja nie jem mięsa, ja jem roślinnie, tylko i wyłącznie, ale ja mówię o tym, generalnie o tych wszystkich mocznych potrawach. No, człowiek jest osłabiony i do tego dochodzi brak słońca przez ten okres zimowy, także będzie teraz takie przesilenie, ludzie będą się, już zaczynają się źle czuć i słabo. To jest w sumie normalne. My się budzimy do życia i potrzebujemy sił, także o tym będę też mówić, co zrobić, a na dzisiaj chyba już zakończę. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i jeszcze mi się przypomniało, słuchajcie, że jak ma się 10 kilo, jak warto zrzucić siebie nadwagę, bo na przykład jak się ma 10 kilo
nadwagi, to niesie się ze sobą, tak jak, to tak jakby się niosło ze sobą 10 kilo, przez cały dzień jakby człowiek nosił ze sobą 10 kilo karmy dla zwierząt, a jakby się 20 kilo nadwagi, to tak jakbyście 20 kilo nosili, więc nie należy się dziwić, że wtedy jest tak. Ból kręgosłupa, w ogóle ból pleców, jakiś haluks, jakieś ostrogi, no to po prostu od tego, od nadwagi, słuchajcie, czynią się nam choroby. Więc warto, że tak powiem, ten tłuszcz zrzucić, zwłaszcza tłuszcz trzewny z brzucha, który jest tłuszczem bardzo niebezpiecznym, bardzo prozapalnym, ale o tym będę mówić w kolejnym filmie. Teraz jeszcze raz Was zapraszam, podlinkowuję mojego e-booka. Bardzo serdecznie zapraszam Was do lektury. Ucieszę się, jeśli postawicie mi kawę, zasubskrybujecie, no i nie będziecie się gniewać, że mnie tak długo nie widzieliście. No i pozdrawiam Was, to ja już się wyłączam. Na razie, pa, pa.